całkiem przykra sprawa. Miał wziąć mnie do tańca, że nie było czasu. Tańczmy razem na pasach o północy w centrum miasta. Cześć wszystkim! Witamy Was serdecznie na naszym kanale. Piękny, słoneczny dzień. W dzisiejszym odcinku będziemy wymieniać filtry i oleje. Tak. Naszym pacjentem będzie New Holland TC5070. Podwórko wygląda jak wygląda, ponieważ ciągle pada. Także mamy zdecydowanie wolny dzień na to, aby dzisiaj przeznaczyć go właśnie na prace serwisowe w naszym kombajnie, więc co? Zapraszamy Was serdecznie na nowy odcinek na naszym kanale. Wymienić filtry trzeba zalać cały zbiornik paliwa, także otwieramy zbiornik. Roto otworzone. Załączamy sprzęta. Zaraz będzie. Będzie tanken, tanken. Trafmy na komisaria. I zawracasz w głowie, to może po cichu ci powiem. To nie będzie koniec, ta noc trwa. Chciałam być królową balu, prawie dostałam szału. Mamy kupiłam mi stasa. To była masakra. Tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, nas ciągle jakieś prace remontowe, aktualnie jakieś tynkowanie i tak dalej, prace estetyczne, aby gospodarstwo, jakby nie było, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok wyglądało coraz lepiej. Tatuś już nam tutaj cofa, także za chwilę będziemy zajmować się naszym kombajnem. Jak już wspominałam, u nas jest mokro, także szybko w pole nie wjedziemy. A szkoda tego pięknego dnia, bo naprawdę dzisiaj słoneczko pięknie świeci. Aby zmarnować taki naprawdę piękny dzień na nic nie robienie. Także dzisiaj zajmiemy się kombajnem. I tutaj mamy pudło, co zresztą widać. I w tym pakiecie mamy zapakowane wszystkie filtry. Proszę bardzo. Kombajn, żeby nie było. Także idziemy z pudłem bliżej. Witam wszystkich bardzo serdecznie z moją kasterką. Już się witam. Także moi kochani, w takich momentach ciężko było ją znaleźć, ale patrzcie, jest. Skarb. W takich momentach bardzo dobrze mieć siostrę. Mam dwa klucze, 27 i 17. Który bardziej do mnie pasuje? 17. Tak. Gorąca 17. 17. No tak, tak. Można taką siostrę przysłużyć się także nią. Także wkładamy kasterkę. I traktować ją jako tanią siłę elegancko. Elegancko, tętego. Tak. Trochę i teraz kopnąć. Proszę się nie wybrudzić. Dobrze, że mam czarne spodenki, mogę założyć czarną bluzkę w razie czego. Dobra, mniej gadania, więcej roboty. Tak, włosy jeszcze, no. Dwa dni później. Nie, po prostu. O Boże, jak się ona boi. Będzie coś z tego? Będzie. Będzie? Jestem... Patrz, jak elegancko. Ja to jestem jednak. Serwisy już bym mogła robić. Także, wymiany kochani, olei. W komentarzach poniżej proszę podawać swoje dane teleadresowe, ponieważ Weronika od przyszłego sezonu rusza z mobilnym serwisem kombajnów. Drogo to będzie was kosztować, no ale... Coś za coś. Taka serwisantka. Rękawiczki mogłaś sobie Niunia wziąć. Ja się nie boję pobrudzić. A. On też się nie boi pobrudzić. Chodź, Nikuś. Chodź. Gwiazdo, ty moja. Ale także jest. Zaraz tutaj będziemy kąpać Nikodema, żeby był bardziej czarny. Nikodema, ty co ty na to? Zgadasz się? Oj, chyba nie. Adin. Dwa. Tu zapewne są filtry kabinowe. Kabinóweczki tak zwane. I w tym roku wymieniamy filtry z firmy HiFi.
Zresztą już nie pierwszy rok użytkujemy filtry danej firmy. Także zaraz odpakujemy sobie. O właśnie. Proszę bardzo. Mamy to. Mamy jeden klucz, mamy drugi klucz. Wiecie, co to oznacza? Nie. Wymiana oleju. O, proszę bardzo. My w tym roku postawiłyśmy na oleje firmy Fush. Także tutaj tej porządna marka. Porządna marka. Nie wstydzimy się tego. Marka premium. Jednak AgriFarm to są w sumie chętnie wybierane przez rolników oleje. Już w sumie od kilkunastu lat. Fush jednak ma jakąś renomę na rynku, a nie jakąś, tylko bardzo dobrą. Także Werka, uważaj z olejem. O, czyściutki. Czyściutki. I poszło. Więc ogólnie przy maszynach oleje oraz filtry, jakość olejów i filtrów jest bardzo ważna, ponieważ to jest wyznacznikiem długości żywotności maszyn. Także pamiętajcie, aby jednak zwracać na to uwagę, czym zalewacie i jakie filtry stosujecie w swoich maszynach. Olej nam się już spuszcza. Mam tutaj wodę, gąbeczkę, także trzeba wszystko wcześniej wyczyścić. Lecę na górę, aby zaraz było picabello. W tym modelu, aby dostać się do filtra kabinowego, trzeba otworzyć tutaj taką, mamy rączkę z zapadką. Otwieramy ją, podnosimy dach. O właśnie, tak. Wszystko nam się trzyma. I tutaj mamy trzy takie zapadki. O, zaraz spróbujemy to zrobić. O, zabezpieczenie mam na górze jeszcze. Ale to jest brudno, dobrze, że wzięłam sobie wodę. O właśnie. O fu! Dzień dobry. Dzień dobry. Szybciej. Czyścimy. Szybciej. Nie ma czasu, Marlenka. Firma sprzątająca, Marlena Załoga się poleca. Szybko, bo babcia jest na 17 do fryzjera umówiona. O kurczę. Czego by pani nie chciała jeszcze? To ty, Weronika, też sobie andulację będziesz robić? Nie wiem, zobaczę. A kurde. Na niedzielę byś miała na jakiś randewu fryz. Tylko żeby się ciebie własna matka nie powstydziła, także wiesz, tam z gustem. Dobra, tak naprawdę to już jest prawie poprzecierane, żeby jednak na brudno nie zakładać tych filtrów. Jak już nowe filtry się zakłada, to przynajmniej żeby też miejsce, w którym się zakłada te filtry, również było czyste. Bo wtedy ta wymiana nie ma sensu. To tak jakby wymienić filtry, a nie wymienić oleju lub na odwrót, także... Przede wszystkim czystość musi być. Przynajmniej czysto tutaj. Jest? Tak, jeszcze musi. Mam iść z białą rękawiczką. Nie. Czyli nie ma takiej potrzeby. Czysto. Woda jest strasznie brudna. I ogólnie jeszcze zostało nam wyczyścić osłonkę. Tutaj mamy stare filtry, zobaczcie tylko. Patrzcie. Tak samo jeden, jak i drugi. Także naprawdę tym się oddycha. A jednak niby się mówi tam 2-3 tygodnie w sezonie, w zależności od tego, jakie się ma uprawy, ale naprawdę warto jest wymieniać filtry kabinowe, ponieważ to właśnie tym oddychamy. A już nie wspominając, jak ktoś ma jakąś alergię, to już w ogóle trujemy sami siebie. Także jeszcze wyczyścimy sobie tą metalową osłonkę. I już nie gwiazdosz, wyciągaj te filtry. Tutaj osłonkę mam już umytą, także wystarczy, aby nam wyschła. A w międzyczasie wyciągają się filtry. Same. Ręce mam już odpowiednio nawilżone,
Filtr hydrauliczny został już założony. Jego symbol to SH663778. Także HiFi Filter ma swoją stronę internetową, gdzie jest bardzo fajna zakładka, gdzie mamy wpisz numer szukanego filtra lub markę i model swojego urządzenia, w tym przypadku maszyny. Więc tutaj wpisujemy sobie model lub konkretny właśnie model filtra, czy też maszyny, i po prostu strona wyszukuje nam odpowiednie filtry czy odpowiedniki. W tym przypadku, jeżeli sobie wpisaliśmy już gotowy symbol, to po prostu mamy od razu to odnalezione na stronie internetowej. Więc naprawdę warto nawet upewnić się, czy to jest właściwy filtr, i zobaczyć to oraz zamówić. Proszę bardzo. Wiecie co? Co? Sąsiad się pali. Chodź, zobaczysz. Co? Pali się? Kurde. To czego ty nie biegniesz do sąsiada? Nie, czekaj. On tylko w piecu rozpalił. Chodź. Kurde, pół podwórka białego. Ale to jest ekologia, moi drodzy. To jest ekologia. Dobra, zbieramy manatki. Masz powera? Tak. Teraz nie wiem, jak z tym wejdę, ale może mi się uda. Nie wiesz, jak z tym wejdziesz? Bez problemu. Bez problemu. Kochani widzowie, nadszedł punkt kulminacyjny filmu. Wera bierze się do roboty. I co, idzie? Idzie. Tylko boję się, że mi wypadnie. Trzymaj tam dobrze. Co się stało? Nic. Dziecko. Uderzyłam się w głowę. Ale żyjesz. Chyba. Chyba. Idę zobaczyć, czy mnie na dole nie ma. Kolejny filtr poszedł w ruch. Smaru, smaru. Bo bez smarowania to się nie pojedzie. Także uszczelka musi być. Teraz musimy zanurkować. To nurkuj, Wera, nurkuj. Mi się ogólnie wydaje, że producenci maszyn specjalnie umiejscowiają filtry w takich miejscach, aby to było tak na tyle trudno dostępne, aby wzywać serwis. Rózga dla ciebie. Rózga? A ty, Wera, co o tym sądzisz? Że? Tym, co przed chwilą powiedziałam. Nie wiem. Nie wiesz? Co powiedziałaś? Aj ty. Także ja mam takie odczucia, nie wiem jak wy. Kręcisz, Wera. Kręcisz. Nie wiem, czy się trzyma. Bo jak za bardzo na gwint poszło, to już będzie z górki. No właśnie, chodzi o to, że nie poszło. Ten gwint. Pokaż buźkę. Pokaż buźkę. Słuchaj się grzecznie. Połóż koło też ma te filtra. No, słuchaj się, słuchaj się. Weronika dzisiaj ma takiego powera, że aż się rwie do roboty. Chyba to chyba już pójdzie. Pójdzie? No. Ale zabezpieczenie to masz super. Wiem. A. Idzie. Tadam. Teraz obyło się bez awarii, tak? Proszę bardzo. A, dziękuję. To Wera, mówisz, że od przyszłego sezonu to będzie twoja praca? Nie. Nie? Już nie. A co się stało? Ja się wybrudziłam. A ty mówisz, że się nie boisz wybrudzić. Już nie ma? No, już jesteś prawie. Dobrze. Jeszcze tylko tu, tam. I siam. I koniec będzie. Już się pewnie nie może doczekać, co? Nie, nieprawda. To sobie przyniosłam taką ładną bluzkę. Żeby sobie łapki powycierać. Nie. Tak. I jest nowy. No tak, bez smarowania nie pójdzie. Marlenka, w końcu czepiła się jakiejś roboty? Nie wiem, czemu zawsze najgorsza robota spada na mnie.
O Boże, moje stare kości i trzeszczące stawy. Przed Państwem, żartuję, zalewamy teraz olej AgriFarm Udto MP. Proszę bardzo. Ogólnie na rynku, jak widziałam przy zakupie oleju, są również podobne wyglądem pojemniki z olejem, także bardzo łatwo się pomylić. Odkręcamy kolejny. O, proszę bardzo. O, właśnie, jest zabezpieczenie zrobione. I jeszcze korek. O Boże! A nie szalejka ci? Spróbuję bez. O Boże! No nie mogę z tymi włosami. Jak nie z jednej, to z drugiej strony. Ała! I to jeszcze nie koniec. Proszę bardzo, lecimy z kolejnym opakowaniem. To sobie troszkę odkręcimy. Odpowietrzymy. O kurczę. O. O Boże. Ale będę miała bicki po tej zmianie. Aż żyły mi powychodzą. I tutaj z boku mamy podziałkę. I olej powinien być między czerwoną a czarną linią. U nas akurat jest pod korek. Mamy górną granicę. Olej jest na poziomie tej czarnej górnej granicy. Co oznacza, jak powiedziałam, że mamy właśnie oleju pod korek. O, co ta młoda kombinuje. O, że niby tak, dobra. Zobaczymy, jaki będzie kolejny krok. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A ten drugi? Ten drugi? Proszę bardzo. Także chłopy, patrzcie i uczcie się. Co ty, Wera, tak się śpieszysz? Bo ja babcię obiecałam ją do Werbkowic zawieźć. A co ona tam takiego ma? No już mówiłam, że to fryzjera. A. Pod kosiarkę. Pod kosiarkę. To nie mogłabyś ją ty gdzieś jakimś sekatorem? Nie, ale ty możesz, jak chcesz. A, to już lepiej, nie? O, jeden. Drugi. Nie wygląda tak źle. Co nie? Ty lepiej się poprzyglądaj, jak to było, żebyś zaraz umiała założyć. Nie bój się o to. Lepiej bierzemy ten. No. Filtr powietrzny. Szmatą wytrzyj środek, słyszysz, co tato mówi. Nadzór musi być, żeby tandety Wera nie odwalała. No, no. Fu. Dokładnie, nie rób mijaków. Bo to wszystko się kameruje. Tu najlepiej odkurzaczem jakimś. Dobra, dobra, Weronika. Nie bądź taka wygodna. Dobra, już jest picuś glancuś. No. Można zakładać. No. Chyba się trzyma. Mhm. Teraz nożyczki w ruch. Panowie, nożyczki Weroniki załogi. Do kupienia w sklepie internetowym, który jeszcze nie istnieje. Kiedyś będzie. Kiedyś będzie. W czasie najbliższym. Przyszłym, nie doszłym. Ciach, mach. O. Panie. Dobra, Wera. Także zobaczcie. Filterek stary. I tutaj mamy nowy. O, się opamiętałaś. Położyć. Otóż to.
Będzie dobrze? Zobaczymy. Filtry powietrzne wymienione, także możemy zakładać czapeczkę. Czapeczkę? Tak. I dziecko będzie gotowe prawie? No tak połowicznie. I lecimy. Patrzcie. Widzicie te mięśnie? Których nie ma. Weź, przestań. Ty się tam znasz. Idziemy, idziemy. Hop. Zapraszam panią na górę. Także kochani, nie ma lipy. To jest firma, to jest jakość, to jest wykonanie. Także w tym roku postawiłyśmy w kwestii olei na firmę Fush. Także daną marką olej zalejemy zarówno kombajn, jak i ciągniki. Tutaj akurat mamy olej AgriFarm Mod XLA 10W40. To pisze 120 kg. A ja ile ważę? 120. Plus 20. 54 plus 20 to nie jest 120. Mnie trochę tam matematyki w szkole uczyli. O kurczę, teraz trzeba ty 50. Chciałaś chyba powiedzieć 90. Oj, dobra, niech ci tam będzie, jeżeli ci ulży. Młodszemu zawsze trzeba ustępować. Dobra, teraz to lepiej nagrywaj, bo pewnie zaraz ta 20 może się znaleźć w nieodpowiednim miejscu i... Proponuję to zakręcić, przyłapać do końca. A, proponuję przyłapać? No to przyłapmy. Dobra, tak jakoś by było. Jak to by to zrobić, żeby było dobrze? Dobra, bądźcie, módlcie się za mnie. O. A kurde, co tu gadać? Widać, że ja mam rękę. Ojojoj, tylko to trochę waży. Można już lejek wyciągać. Proszę bardzo, w twoje piękne dłonie. Mamy? Pani dokąd? Gdzie dalej stąd. Dobra, mamy nowe, także zakładamy. Harmonijką do dołu. Tu mamy taką uszczelkę. Proszę bardzo. I tu mamy jeszcze drugi. Ja poszłam na łatwiznę. Ja się umiem ustawić, także wiedziałam, które... Dlatego Marlena wymienię najłatwiejsze. Tak, które warto wymienić. Oj, drogie. O, coś mi się zawinęło. Tadam! Jeszcze dla porównania. Jeszcze na chwilę wyciągniemy. Zobaczcie, stary i nowy. Weź nie kurz, bo się dobra, od tego dobra. Zarazi. Dobra. I wkładamy. Żeby wszystko mi odpowiednio naszło, jak trzeba. O, i lecą za trzaski. I założone. I zamykamy ten interes. Więc filtr tutaj już jest wymieniony. Teraz wymieniamy filtr paliwowy. O, a ja od kiedy taka mądra jesteś? Od zawsze. Marynka łap, bo szkoda. Ojojoj. Masz tankuj do BM-ki. No wiesz? Teraz powycieramy rączki. To nie jest ta bluzka, w którą masz się ubierać? Nie. A pokaż. Pokaż. Aj, wera, wera. Teraz mamy nowy. New. Musimy ją teraz otworzyć. Tak, możemy. I musimy nalać tutaj paliwa. Ty, wera, brudna jesteś. Widać, że ja coś robię. Co nie? Tato, a wiesz, że Weronika w tą bluzkę zaraz będzie się ubierała po tym przeglądzie? Nie. I to nie. Jest nawet nagrane. Do małego smerka, który w niej, on jest spuszczać silnika. A, to też możliwe. Tak, Weronika, challenge przyjęty? Nie. Jak to nie? Ale w małym smerfie.
małym smerfie nie będzie wymieniany olej w tym roku. Tymczasem Weronika za tydzień. Nawet Szarek się z tym nie zgadza. Co ty, Weronika, kłamiesz? Także filtr paliwowy mamy już przygotowany. Będzie? Zaraz się okaże, czy nie będzie. Nie wyleci. Także idziemy po paliwko. Chyba idziecie. No, właśnie. Kurde, mają rozmach te baby z kotlic. Ciekawie to wygląda. Kontrola? Jak jest? Dobrze? No to dobrze. Trzymaj mi. No wiesz? No potrzymaj, tylko uważaj, żebyś nie mylała. Dziękuję bardzo za tankowanie. Wrócę w najbliższym czasie. Przy najbliższej okazji. Nie za mało? Nie za dużo? Można pić. To czyste. Być. Wymieniałam, zero. Wymieniałam w tamtym roku, to wiem, jak to ma wyglądać. No dobrze. To zaraz się popiszesz. Chyba naszło. Nadejszło. Dobrze jest. Później najwyżej tato. Ciołowali. Nie. Dobrze jest. Jeszcze teraz powycieram ją, bo tak brudne. Tak, no tak, tak. Perfekto. Musi być jak z fabryki. I tak to został zamontowany kolejny filtr paliwowy. Dziękuję bardzo za wszystko. Żartuję, nic za nic nie dziękuję, bo wszystko ja muszę robić. Ona mnie wykorzystuje. Od tego jest młodsze rodzeństwo, Weronika. W tym poświęceniu nawet już do zbiornika wejdzie. I patrzcie, wlazła. To co, tato, zamykamy, co? Czy jeszcze damy jej szansę, żeby wymieniła ten filtr? Nie wymienię, dopiero zapniemy. A, co tak zrobimy? No to Weronika tam, wiesz, pracuj. Kiedy w tamte strony proszę wyjść. No, no, tak tam. Prosimy, prosimy. To słyszysz ten. To dobrze pszenica plonuje w tym roku. My co, blondynkę zdjęła, nie tą klapę do trzeba. Nie. Wszystko jest. O, nawet filtr się znalazł. Tak? Ten, który zgubiłeś na początku? No. O, patrz, jakie znaleziska. Tato, jak posiedzi tam w tydzień, to co myślisz, że znajdzie? Silnik wykręci od strony zbiornika. O kurde. Teraz dajcie mi coś powycierać ręce. Tato, tak się chyba nie powinno robić. Macie szmaty? Jak ty to nazwałaś? Ręcznik. Weronika, to twoja bluzka do wymiany oleju w najbliższym odcinku. Także ty ją szanuj. Daj mi wolną klapę, to będzie dostanie do filtra. No, ale ja widzę. Ona widzi. Ja widzę to. Ale wiesz, tady to też było widać. Dajmy jej szansę może. O. Nowe porządki. O. I co to Weronika będzie, powiedz? Co będzie? Nic nie będzie. Patrz się i ucz. Dobra, dobra. Sama chciałaś włazić do tego zbiornika.
Patrz, udało jej się. To do dna. Proszę. Nie, to ty. To dam jemu. Komu? O temu. Dobra, złapało. Teraz musimy ją docisnąć. Także wszystkie filtry zostały już wymienione. Proszę bardzo, elegancko. Ten tego. Może już nie wyglądam dobrze, ale trudno. Także teraz zabieramy wszystko, co tutaj przyniosłyśmy. Jeszcze musimy tu poskładać i możemy wychodzić. Nie, Weronika, ty tu zostajesz. Nie, ja nie zostaję. Ty możesz. Ty tam na górze nie kombinuj. Zostajesz obydwie. Nie. No i zamknął nas. A niby... Ale wiesz co? Facet jak zostaje ojcem, to robi się dorosły, a nasz tata w dalszym ciągu jest dzieckiem. Ale wiesz co, jakby tak... Co, uparł się? To by ten tu wyszedł, tylko tutaj trochę... Mam do dyspozycji łańcuszek i kombinerki. Także otwieraj! Fu! Co? Opcjonalnie wypijemy okna. Wiesz co? Szkoda, że materaca nie mamy, to byśmy tutaj spali sobie, bo w sumie nie jest to źle. Wiesz co, Weronika? Ale dach nad głową mamy. Dobra, wyłaź szybko. Jezus Maria. Włącz tą lampę. Automatu się włączyło. Telefon sam się ciemności przestraszył. Była wojna, są i ofiary. Dzisiaj ofiarą została Weronika Załoga, czyli moja siostra. Ponieważ Marena rzuciła we mnie bańką. 20, pustą. Pustą zaznaczam. Ale z wysokości. A dlaczego? Bo się nie łapało, ja nie wiem, Weronika jaka jest zakochana, podejść. Czy co, ja nie wiem. Zostało nam więc tylko posprzątać kartony, kartoniki, opakowania. Jego nie będziemy pakować. Mogę tutaj zapakować Weronikę? Tylko dlatego, że ona naprawdę dużo je. Żartowałam. I tak właśnie... Nie. Tak właśnie wygląda ofiara dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dotrwaliście z nami do końca, tak jak my dotrwałyśmy do końca wymiany filtrów oraz olej. I to by było w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco, a my widzimy się już w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć! Pa, pa!